Witam wszystkich na trzeciej części. Trzecia część naszej rozmowy o religiach, o religii. Oczywiście opieram się tu na chrześcijaństwie, na religii katolickiej, gdyż to jest największa religia na świecie. Nie podaję tutaj na razie, znaczy tutaj w moim tym vlogu nie podaję informacji na temat islamu, gdyż nie rozmawiam wśród wyznawców, nie mówię, to nie jest film przeznaczony dla wyznawców islamu. Jeżeli by to był dla nich, to by były fakty z islamu. A tam też są ciekawe fakty. Dobrze. Skończyliśmy na tym, na przestępstwie przeciwko Biblii Kościoła katolickiego, czyli usunięcie części dekalogu. I później jeden z tych punktów dekalogu został rozczłonkowany na dwa, żeby się i liczba zgadzała. No ale cóż, przechodzimy dalej. Muszę wam powiedzieć, że czym dalej w las, jak to ktoś napisał mi w poście, tym więcej drzew. Tak, tym fakty są bardziej porażające. Chociaż do tej pory te fakty, które podałem, dają dużo do myślenia, a będą to coraz bardziej już nie dające tylko do myślenia, ale niektóre będą porażające wręcz. A więc tak, Biblia jest tłumaczeniem z greki i z języka aramejskiego. Najlepsze tłumaczenia są jednak angielskie, te, które na samym początku. I one praktycznie się mało różnią. Są różnice takie, na przykład Biblią, którą się posługują członkowie wyznania Jehowy, czyli no ludzie, to jest sekta jednak, to nie jest, ja bym to nie nazwał, to jest bardzo mocna sekta. I oni mają praktycznie tak samo Biblię, tylko że w niektórych momentach, tam gdzie jest nie napisane Bóg, że tak powiedział, to oni wstawiają, że tak powiedział Jehowa. I to dokładnie Jehowa, za każdym razem Jehowa, Jahwe, czyli Jahwe. A w innych tłumaczeniach nie ma tego, nie ma tego słowa. A oni wstawiają. To najczęściej tym się różni. Oprócz tam jeszcze jest tam jeden element, co się różnią. No, z tymi ludźmi bardzo trudno się rozmawia. Jak tylko zawsze oskarżają mnie o to, że ja byłem członkiem ich kościoła podczas dyskusji, a z członkami, którzy opuścili ich zbór, ich kościół, im nie wolno dyskutować, nie wolno rozmawiać, tak zawsze się tym tłumaczą i dlatego urywają wszelkie dyskusje. Zawsze mnie oskarżają o to, a nigdy nie byłem członkiem tego kościoła. No ale cóż. Dobrze, zaczynamy dalej. Tłumaczenie jest dokładne na tyle, na ile jest to wygodne i zależy od tezy. Na przykład, daję wam taki przykład, nie? Słowo Bóg w Biblii występuje dość często w liczbie mnogiej. To znaczy, jak często? W liczbie mnogiej słowo Bóg występuje, powinno występować w Biblii około 2,5 tysiąca razy. W liczbie pojedynczej około 200. Jak to zostało zmienione? No po prostu w zależności od tezy, czyli narzucona teza, że jest jeden Bóg, to najczęściej to zostało zmienione. To zostało w ten sposób, że tam, gdzie jest Elohim, bo Elohim to są, na przykład to jest słowo, to jest bogowie, a Elo to jest Bóg. I zrobione jest w ten sposób, że w liczbie pojedynczej jest podawane. Na końcu jest taka pod gwiazdką, małym druczkiem jest podane, znaczy to często są gwiazdki dodawane, no, że w oryginale występuje w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej. Ale dlaczego, jeżeli jest w oryginale liczbie mnogiej, dlaczego jest podawane
do czytania ogółu, liczbie pojedynczej. Przecież to jest oszustwo. To jest przekręcenie. Liczba mnoga, a pojedyncza. Czyli co, że byli bogowie przedtem? I tak, to jest taki pasus. Z teologami na ten temat możecie rozmawiać. Nie? Oni się przyznają, że tak jest. Jeżeli będziecie szukali w internecie i szukali tłumaczeń, dlaczego tak jest, no to będą was zbywali, zsyłali na różne tam manowce, że to tylko dotyczy bogów innych narodów, że mieli wielu bogów, na przykład. Nie będą odpowiadali wprost. Będą uciekać od odpowiedzi. No cóż. Następnym takim kwiatuszkiem to jest modlitwa pańska, czyli zwykły ten nasz pacierz. Wszyscy chyba znamy pacierz, prawda? Modlitwę pańską. Ja go wam przytoczę. Przytoczę pacierz ten w kościele katolickim, który obowiązuje nadal. Miało być zmienione, ale jak widzę na stronach katolickich, dalej jest to samo. I proszę, ja wam przeczytam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Do tej pory wszystko jest ok. I teraz się zaczyna. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. No i teraz się, jeżeli zaczynasz myśleć samodzielnie, to zaczynasz się zastanawiać, kto nas wodzi na pokuszenie. To jest modlitwa do Boga, czyli do Boga mówię, nie wódź nas na pokuszenie. Czyżby On do tej pory nas wodził na pokuszenie? Przecież na pokuszenie wodzi nas diabeł, szatan. Bóg? To jest w modlitwie pańskiej, w pacierzu. Podczas dyskusji z teologami, gdy to zarzucaliśmy, tłumaczenie było takie, że to jest pomyłka w tłumaczeniu. No cholera jasna, 2000 lat. Nie było żadnego, który tego nie zauważył. Przez 2000 lat nie było nikogo. Teraz dopiero, bo w Kościele katolickim zaczęły się dyskusje na ten temat. Były dyskusje, przynajmniej nie wiem jak teraz, czy dalej dyskutują. Że no to tak nie za bardzo to pasuje. Ale ja nie widzę, żeby to zmienili. Na stronach nie widzę tego. Oficjalnie nie ma. Bo to jest pytanie bardzo ważne, zasadnicze. Następne elementy. Wręcz archaiczne z epoki kamiennej. Picie krwi i jedzenie ciała. Symboliczne. Gdyż picie w kielichu wina jako krwi Jezusa i opłatek, czyli ciało Jezusa. Przecież to są symbole z epoki kamiennej. Symbole ofiarowywania ciała, krwi człowieka, Bogu. To są symbole dalej. To jest kanibalizm. To jest czysty kanibalizm. I to jest dalej, się to ciągnie. To jest nowoczesna religia? To jest religia o miłości? Nie, to jest dalej ciągnie się jedno. Ciągnie się z epoki kamiennej kanibalizm. Stoły, które odprawione są liturgie, najchętniej i najczęściej to są stoły budowane z kamienia, kamienne. No przecież w czasach epoki kamiennej to tak było, kamienne, na kamieniu to było. To jest dalej ciągłość, jedna. Następny taki kwiatuszek to jest znak krzyża. Podczas rozpoczęcia modlitwy, prawda,
Robimy znak krzyża. Gdzie zaczynamy? Tutaj, 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 prawda? Zobaczcie, tu jest dłuższy, a tutaj jest krótki. Ja tutaj może troszeczkę. O! Pokażę Wam. Tak, prawda? Krzyż tutaj jest, tu jest, a tutaj jest długa część nogi. Czyli ten krzyż, a krzyż powinien być tak. A jest odwrócony. To jest odwrócony znak krzyża. Zróbcie to, stańcie przed lustrem i zróbcie ten znak krzyża, jaki jest, rozpoczynacie każdą modlitwę, przed sobą i zauważcie, że to jest odwrócony znak krzyża. To jest znak szatański, kościoła Satana. Szatana. Zresztą szatan, szata, czyli ktoś ukryty za szatą. Następne kwiatuszki. Grzech pierworodny. A więc tak, rodzimy się i jesteśmy od razu obarczeni grzechem pierworodnym. Czyli jak to? Za sam fakt urodzenia jestem grzeszny. Ja jestem ojcem. Wyobraźcie sobie, że wy każdy z was jest ojcem, bo każdy z was jest najczęściej jest ojcem, matką. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteś wszechpotężny. Masz prawo nadawać prawa, prawodawstwo, wszystko, zorganizować wszystko kompletnie. Łącznie z nową planetą i wyglądami istot, wszystko. Macie niepodzielną władzę, możecie robić, co chcecie. No i tworzycie, macie dzieci. Tworzycie dla nich świat, żeby one żyły. To tworzycie jaki ten świat dla nich? Piękny, żeby mogły się rozwijać, czy taki trudny, żeby ginęły, żeby się mordowały? Dzieci, żeby po urodzeniu to mówicie im, że słuchaj, jesteś winien, masz grzech, bo się urodziłeś. Obwiniasz jego za to, że się urodził? To jest właśnie grzech pierworodny. Później wmawiają wam, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, żeby zmazać ten grzech pierworodny. Jaki ma zmazać grzech? Za to, że się urodziłem? Nie, Jezus Chrystus przyszedł po co innego na ten świat. Po to, żeby pokazać, że jedyną drogą wyjścia z tego świata to jest tylko przez miłość. Tylko to. A te inne wszystkie dodatki zostały dodane, żeby stworzyć z tego religię. Żeby czerpać z was energię. Dobrze, potem ten grzech pierworodny, obwinianie od samego początku, żeby się czuli się winni, że się urodziliście, to później dalej jest w kościele, przychodzicie i każe wam mówić mea culpa, mea maxima culpa. Czyli moja wina, moja bardzo wielka wina i jeszcze tutaj każe się wam bić w pierś. I potwierdza, że to jest wasza wina. Wasza wina. Jeżeli zapytacie się jakiegokolwiek psychologa, na czym polega manipulacja? Manipulacja to polega na tym, żeby manipulować drugim człowiekiem, to wzbudzić w nim poczucie winy. Wtedy on jest łatwy na manipulację. Cokolwiek im powiecie, on się musi zgodzić. Się zgodzi. To jest psychomanipulacja. Poczucie winy. A wzbudzają w was poczucie winy. Ta mea culpa, grzech pierworodny, to jest poczucie winy. Kościoły. Kościoły, jak są zbudowane? Wiecie, no ja jestem, ja się znam na feng shui, znam się na energii. No, kościoły są zbudowane po to, żeby zbierały energię i wysyłały w górę. Pójdziecie i to wam powiedzą, że żeby tak są zbudowane kościoły, żeby te wasze modlitwy szły do nieba. Jest wielka bzdura. Pod względem energetycznym to jest w ogóle co, kompletnie chodzi o coś innego.
energia, ludzie przychodzą, modlą się, oni dają energię. Wchodząc do kościoła, ty od razu, natychmiast jesteś podłączany pod pobór energii. I ta energia idzie w górę, coraz wyżej, wyżej. Jak osoby, które zaczynają widzieć, zaczynają, niektóre są relacje, wychodziły z ciała podczas takich nabożeństw i były zaskoczone, co one widzą na samej górze. Widzą to, jak ta energia jest ściągana, i widzą istoty, które ciągną tę energię. No tak są zbudowane kościoły. Wychodząc z kościoła, tak się czujesz. Ludzie mówią, że tak się dobrze czują. Nie? Oni po prostu oddali energię. Oni oddali energię i to jest takie, no już teraz odbędę swoje, może iść. Chodzenie do kościoła w niedzielę jest bardzo, można powiedzieć, modne, ale to nie jest modne, po prostu to jest nawyk taki na wsiach, wśród chłopstwa. Wiecie dlaczego? Po prostu z czasów jeszcze wcześniejszych, gdy chrześcijaństwo było wprowadzane na siłę przez miecz, było prawo, które nakazywało pobycie w niedzielę na mszy. Każdy, który nie przyszedł na mszę, płacił karę. A ludzie nie byli tam bogaci, żeby płacić karę za niepójście. I bronili się tym chodząc. To był przymus, było sprawdzanie obecności, sprawdzanie, czy wszyscy są. Jeżeli ktoś nie przyszedł, to musiał być naprawdę bardzo ciężko chory. Gdyż jak nie, to był karany. I ten nawyk został wymuszony, że do kościoła, no jak to chłop musi iść do kościoła w niedzielę, to do kościoła to był przymus. Wszyscy całymi rodzinami. W końcu w ten sposób został ten nawyk wyrobiony. Jest taka historia, to można sprawdzić w historii. Następnie na przykład sakrament małżeństwa. Sakrament małżeństwa jest po to robiony, żeby czerpać energię. Wtedy tak w sposób legalny, bo niższe byty czerpią energię z nas w sposób nielegalny. A tutaj w sposób legalny jest czerpana twoja energia podczas trwania małżeństwa ze wszystkiego, z seksu, z miłości, tak samo i z kłótni. Każda energia, ale w sposób jest legalny czerpana. Tylko temu służy. Wszystkie sakramenty służą do blokowania czakr. Szczególnie czakra trzeciego oka. Tutaj ten znak krzyża, który jest robiony, to jest zamykanie czakry. Jest pilnowane wszystkie te takie znaki. To są znaki blokowania czakry. Czakra trzeciego oka, czakra korony jest zablokowana, żebyście nie mogli się połączyć sami ze źródłem, z Bogiem. Tylko przez pośredników. Na tym to polega. Następna rzecz. No tutaj będzie bardzo drastyczna. Ja wkleję link pod filmem do mszy dziękczynnej na rozpoczęcie pontyfikatu Franciszka, naszego tego aktualnego papieża. Chciałem powiedzieć naszego, ale on nie jest moim papieżem, no ale papieża Franciszka. To jest film na YouTube. Można wklepać sobie Papież i Lucyfer z 2004 roku, ale link ja wkleję. I ta msza jest odprawiana dokładnie nad mauzoleum Lucyfera, bo mauzoleum Lucyfera znajduje się pod ziemiach Watykanu. To też można sprawdzić. Wszystko można sprawdzić. Ta msza dziękczynna jest odprawiana na początku pontyfikatu każdego z papieży. Każdego. Tylko z tym, że papież Franciszek zgodził się na nagranie tego.
inni papieże się nie zgadzali. No i co tam takiego jest? No, przeczytam wam nazwę tej pieśni, która jest śpiewana. Po łacinie najpierw. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Po polsku to oznacza: płomienie twoje, Lucyferze, świtem stworzenia. I tam na tym filmiku będzie ta pieśń śpiewana. I to jest po łacinie, no po to, żebyście nie zrozumieli, do kogo to jest modlitwa skierowana. Tak to wygląda. Ta msza jest odprawiana niecodziennie, jest odprawiana w kręgu. To jest modlitwa w kręgu. Żadna msza nie jest odprawiana w ten sposób. Ta jest odprawiana w kręgu. Jeżeli obejrzycie sobie taki film był jeden, gdzie jest taki krąg nagich kobiet. Znaczy one tam są dokładnie, są nagie pod tym płaszczem. Chyba niektórzy kojarzycie, co to za film. Kubricka dokładniej. Kubrick nagrał film i podał tam trochę faktów, między innymi jak są odprawiane msze satanistyczne. I to jest właśnie msza w kręgu. Ja wam polecam jeszcze taki wykład Krzysztofa Paczosa, Wyjście z religii, część pierwsza. To jest na YouTube, można to sobie też obejrzeć. Tam są bardzo ciekawe informacje. Takie informacje dokładne. To na razie, bo tu już patrzę, ponad 20 minut tego filmiku. Na razie tyle. I do następnej części.